Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie tak trochę bardziej w warsztacie. Pobawimy się w mechanika. Od razu może na początku sorry za jakość filmu. To wziąłem do garażu taki aparat starszy. Tam żadna to będzie jakość, można powiedzieć, tego filmu. No ale w warsztacie po prostu nie chciałem brać tego, którego zawsze nagrywam. Tym aparatem po prostu na zwyczajnie tylko szkoda. Chodzi mi o to, że dzisiaj będziemy wymieniać termostat 626. Tamten stary się spierniczył. To znaczy się nie zamyka się do końca. No i chciałem wam pokazać, gdzie on mniej więcej jest. Nie wiem, czy w ogóle go będzie widać. Czy mi się to uda uchwycić w ogóle tym światłem. Mam dwa światła, a i tak naprawdę to kiepsko widać. No nie wiem, nie będzie to chyba tego widać za bardzo na kamerze. On jest gdzieś tam, o, teraz widać jedną ze śrubek. Niestety dojście tu jest takie, a nie inne. Tutaj nie ma, można powiedzieć, w ogóle. Bo jest bardzo ciasno. Z tej strony też się nie da, nie wiem. Zobaczę zaraz, jak to będzie od spodu. Odkręcę osłonę i zobaczymy. Ale są niby dwa sposoby, z tego co wiem. Jeden jest po prostu bez odkręcania niczego, tak jakoś długim kluczem, tam trzeba sięgnąć. A drugi to odkręcenie tej pompy. Tutaj jest, to jest pompa wspomagania. Najpierw trzeba ściepnąć pasek, zrzucić pasek z kół, ten pasek od sprzętu. Trzeba odkręcić lewe koło. Tam chyba jeden plastik osłaniający i napinacz, poluzować napinacz i zrzucić ten pasek. No i później tu są cztery śruby na tej pompie i pompę odchylamy na bok, nie odkręcamy żadnych węży, nic, tylko odchylamy na bok i będzie trochę lepszy dostęp do tego termostatu. Ja zaraz jeszcze zobaczę, na jak tam od spodu to wygląda. No i zobaczymy. Zdecyduję sam, czy to może będzie lepiej od dołu, czy nie, ale z tego co wiem, to chyba raczej nie. No ale zobaczę. Pierwsze co to będzie, trzeba jeszcze najpierw spuścić wodę, płyn z układu chłodzącego. Czyli tam od spodu, zaraz pójdę, zrobię zdjęcie może jakieś. Tam jest korek spustowy z przychłodnicy. Tam ten płyn trzeba będzie zlać, bo no, muszę poszukać czegoś, żeby to spuścić ten płyn, no ale to tam już. Dobra, to ja za chwilkę wracam, jak ogarnę temat trochę lepiej. No i tak, płyn chłodzący zlałem. No i kurde, tutaj od dołu to tak średnio wygląda, muszę powiedzieć. Tu jest pompa od sprężarka, od klimatyzacji. Za tą sprężarką tam jest takie czarne dwa węże, jeden grubszy, drugi cieńszy. Centralnie nad tą sprężarką tam to jest ten termostat. Jedną śrubkę tutaj od dołu odkręcę, a dwie muszę kręcić z góry. Nie wiem, czy ja to dam radę odkręcić bez tej pompy jednak. Dobra, zobaczymy. Odkręcę tą jedną śrubkę, będę się martwił później, jak wejdę do góry. Na razie. Witam ponownie. Nie dało się niestety odkręcić tak, jak myślałem, bez odkręcenia pompy wspomagania. Niestety, tak jak widać, tutaj leży sobie ona tu już ładnie z boku, odpoczywa. Pompa jest przykręcona na trzech śrubach. Nie ma żadnego problemu, można powiedzieć, z odkręceniem jej. Najgorzej to jest zrzucić pasek ten osprzętu. Niestety potrzeba się tego dwóch rąk, bo kręciłem to sposobem, zrzuciłem ten pasek sposobem, kręcąc tutaj za koło, to jest koło od wału napędowe, kluczem po prostu kręciłem za to. Osoba, która mi pomagała, tylko tutaj z góry zrzuciła ten pasek, po prostu przesuwając go na bok. No i pasek zszedł. I tutaj trzy śruby są tylko tam na klucz 12. Nie ma problemu, tam da się to odkręcić bez większego trudu. Tu jedną śrubę od tego termostatu odkręciłem od dołu, bo od dołu tam jest w miarę dosyć dostęp do tej jednej śruby, a tutaj dwie będą z góry. No i później tylko jak odkręcę, to wyciągnąć, przełożyć węże na nowy i zakręcać z powrotem. Muszelka w nowym termostacie jest, także nie trzeba nawet uszelki przekładać. Jeszcze jak wyciągnę ten termostat, to jeszcze może coś nakręcimy dalej.
No i udało mi się w końcu ściągnąć te węże. Deczko wody, takie większe deczko płynu się jeszcze wylało, no ale to tam wystawione miałem jeszcze wiadro, także troszkę go zapalałem. Niedużo tam, pół szklanki może, tam z 150 ml się wylało, mimo iż woda była już spuszczona całkowicie. I tak się jeszcze trochę wylało. No same węże było naprawdę też ciężko ściągnąć, spinki są mocne, bardzo mocne. Kombinerkami musiałem to jakoś najpierw ścisnąć, sunąć, dopiero wtedy węże zeszły. No i dobra, no tam troszkę oczyszczę może tamto miejsce, gdzie jest przykręcony ten termostat. I będziemy w odwrotnej kolejności wszystko składać z powrotem. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze to złożę. To by było na tyle. Chyba na razie. No i tak, termostat przykręciłem. Spinki nawet te na wężach nawet udało mi się przymocować, założyć tak jak były na tych samych miejscach na wężach, bo na wężach są takie dosyć ślady odgniecione. Udało mi się dosyć, no tak samo założyć te spinki. Wykręciłem termostat, a wszystkie trzy śruby już dociągnięte są. Mam nadzieję, że ciekną nie będzie. Teraz zakładamy pompę. Zakręcamy ją, założymy wężyk, nalejemy pasek, nalejemy płynu i będziemy sprawdzać. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tylko jeszcze później trzeba będzie odpowietrzyć układ. To jest następny długi temat z tego co czytałem. No ale może jakoś się uda. Dobra. To by było na tyle. Dzięki. Do następnego filmu. Pożegnałem się już wcześniej, ale chciałem jeszcze powiedzieć parę słów, mam jeszcze parę uwag co do tej całej pracy. Po złożeniu wszystkiego jest wszystko dobrze. Silnik pochodził trochę, zagrzał się, chłodnica też się zagrzała, także termostat się otwiera. Działa wszystko jak należy. Na tą chwilę pooglądałem, wszystko nigdzie nie cieknie, także chyba poskładałem dobrze. Nie będzie żadnych poprawek. No i co najgorzej, to jest przy składaniu założyć pasek od sprzętu. No i założyć węże. Dobrze, żeby się nie były naprężone za bardzo. Żeby były mniej więcej tak w takiej pozycji, jak były oryginalnie. To jest najgorsza sprawa chyba. No i nie wiem, czy bym się podejmował następnym raz tej roboty. Mechanik w moim rejonie tutaj wziąłby około 100 zł. Także no, nie wiem, musiałem to przemyśleć, jeśli miałbym jeszcze raz coś takiego robić w tym modelu. Naprawdę jest ciężki dostęp, ciężko jest to samemu poskładać. Trochę się napracowałem, jakby nie patrzeć. Jest godzina 20, zacząłem o 16. Także trochę czasu zeszło, 4 godziny ciągłej pracy. No ale trudno. Zrobiłem sam. Chociaż jestem z tego zadowolony. Jestem jeszcze raz. Niestety nie przewidziałem tego, brakło mi miejsca na karcie w aparacie. Mam jeszcze jedno pytanie. Wlałem ten płyn, który wcześniej zlałem z układu. Jak wcześniej mówiłem, troszkę mi się tam rozlało, około tam 200 ml maksymalnie. Ta podejrzewam, że tyle to tam jeszcze będzie w tym zbiorniczku wyrównawczym. No ale przydałoby się dolać trochę jeszcze do tego zbiorniczka, bo tam już i tak nie było maksimum. A nie, teraz będzie na pewno jeszcze mniej, jak sobie ten płyn pociągnie. Chodzi mi o to, czy można do tego płynu, który jest oryginalnie wlany, czy można dolewać jakieś inne, typu na przykład borygo, petrygo, czy lepiej nie mieszać tych płynów, czy dobrze by było na przykład wymienić na całkiem nowy płyn. Jeśli tak, to jak ktoś wymieniał, wiecie mniej więcej, który płyn byłby dobry, to polećcie coś w komentarzach poniżej. Ja będę wdzięczny za te komentarze. To by było chyba ten tyle. Dzięki. Do następnego filmu.